Witajcie na moim kanale. Jest piękna pogoda słoneczna, aż chce się coś robić. Ja już ostatnie dni podlewam tą wylewkę, już chyba jej wystarczy. Przeważnie najwięcej leję wody tutaj na noc, no bo w nocy to tak nie wyschnie, no i samego rana to już tak na maksa, a później to tak od soboty, no to wystarczy chyba jeszcze dzień, dwa. Teraz jak chodzi o... Ale tu się bałagan zrobił. To tak to na śmieciu. Dobra, teraz jak chodzi o oświetlenie schodowe, chyba nie myśleliście, że zostawię w taki sposób, jaki jest. Chciałem wam tylko pokazać, jakie to jest oświetlenie schodowe. A że montaż jest bardzo łatwy i prosty, więc stwierdziłem, że od razu podepnę. Dlatego bierzemy się za mierzenie tego oświetlenia schodowego, tak jak powinno teraz wyglądać. Tak jak powinno teraz wyglądać. Coś sobie jeszcze poprzerabiamy. Efekt końcowy to dopiero będzie, jak już ściany będą pomalowane. Więc nie martwcie się nic, bo tam dużo osób twierdzi, że tak czy inaczej. To dopiero przymiarki. Już dzwoniłem do Grzegorza z firmy Lumixen, który zajmuje się oświetleniami tego typu. Między innymi mają takie oświetlenie na schody, do podbitek, do łazienek. Kostkę mają podświetlaną. Jeszcze mam je wysłać fajne kilka projektów, które wchodzą w życie. I więc jestem strasznie ciekawy, jak to fajnie wygląda. Żeby rozwiać wasze wątpliwości, bo tam dużo osób stwierdziło, że można było coś tam kupić taniej, one są wodoodporne. Czyli możecie je władować w posadzkę i możecie po nich chodzić. Mogą być w łazience, one są szczelne. To jest w tym super, że to jest do wszystkiego. Bo one są szczelne, naprawdę. Ja już rozmawiałem wstępnie z Grzegorzem i w łazience coś takiego zrobię. Albo na suficie, albo na ziemi, żeby było podświetlenie, albo tu, albo tu. Więc to jest kwestia dogadania. Na razie skończmy jeden projekt. Dlatego biorę się za ustawienie tak, jak teraz powinny być te oświetlenia. Liczę, ile mi tu brakuje jeszcze, bo to takie jakieś pół metra, metr brakuje. Ja wtedy nie zamawiałem co do centymetra, bo nie wiedzieliśmy w sumie z żoną, jaka będzie klatka schodowa. Więc na początku miało to iść wszystko tak jak teraz i nie miało iść na prosto ten taki próg, ten stopień tutaj, tylko miało iść do góry zawijany. Więc wtedy by pasowało nawet, jeżeli by było tak zrobione jak jest teraz, tylko z tym stopniem do góry zawiniętym. To by pasowało, ale jeszcze nie jest skończone schody, więc można sobie zrobić. To jest fajne w czymś takim, że jeszcze póki nie macie na gotowo, to 100 razy możecie poprzerabiać. Dobra, to żeby już nie przedłużać, demontujemy wszystko i mierzymy teraz, jak ma być na gotowca. I zaraz zobaczycie, jakie są ogólne plany, jak to ma na gotowo wyglądać. Pamiętajcie, że zawsze możecie wykorzystać coś takiego gdzie indziej, bo na przykład, jeżeli by okazało się, że 2,5 metra jest za długie, bądź 3 metry jest za długie, to mogę na środku pokoju sobie zrobić, bo jeszcze nie ma. Albo tu. W sumie parę osób prosiło mnie, żeby pochodzić po domu i powiedzieć, jaka jest moja wizja, jak ma być w tym domu, dlatego zrobię coś takiego, może nie w tym odcinku, ale na spokojnie, jak tutaj trochę ogarnę sobie te wszystkie rzeczy, to nagramy wtedy taki odcinek, co w którym miejscu planuję. Na przykład nikt się nie spyta mnie, po co jest ten kabel, tylko każdy od razu pisze źle, ale nikt się nie spyta, słuchaj Paweł, po co ten kabel, i wtedy bym powiedział, tu jest zrobione takie nadproże. Dlatego, bo mam w planach zabudować to całe nadproże i zrobić tym włącznikiem, to jest tutaj plus minus, znaczy no nie mówi się plus minus, bo zaraz coś powie, że o panie, tak się nie mówi. Tylko tym, co jest faza i co jest faza, no bo muszą być dwie fazy, plus neutralne połączone, żeby wtedy było gniazdko, znaczy włącznik. I załączam oświetlenie LED-owe tutaj. Takie są plany, ale to wszystko się zmienia w życiu. Jeżeli to jest wasz dom i wy decydujecie i to wasze pieniądze idą na taki dom, nie czyjeś, to wy robicie jak wam pasuje. Dzisiaj robicie tak, jutro robicie tak. To wy za to płacicie. Dobra, demontaż. Demontaż jest banalnie prosty, naprawdę. Tyle roboty, że... Gotowe. Większość z was nie napisze nawet tak szybko komentarza, zanim ja to zdemontuję.
Więc wiecie jak jest. Dobra, jak mniej więcej to ma wyglądać. Ustalałem z panią żoną. A, bo tam są kable, to muszę rozpiąć. Tu jest tak, tu jest tak. Tu zrobimy do samego dołu. No dobra, to muszę kable rozpiąć. Rozepnę i sprawdzamy. Dużo nie miałem przerabiania, rozpinania. Tak to mniej więcej wyszło. Ciężko tu powiedzieć, czy tak zostanie 19, 20, 22, czy trzeba teraz do góry pomnieć 23. I tu jest, aha, bo ten był trochę inaczej ustawiony, więc 19. No to w sumie na upartego można by było zostawić. One nabiorą jeszcze wyglądu, jak zostaną obłożone. Bo na przykład, tak jak ja wam tu wspominałem wcześniej, że jest... nie ma. Mówiłem 15 cm, ale nie mierzyłem. Dobry. 20 cm, 19,5. Czyli dojdzie panela i jest na styk. Dojdzie panela i jest na styk. Tak się wydaje, że taki niski wyszedł. Ale polskie prawo jest na tyle głupie i irytujące, że pozwala wam maksymalną wysokość stopnia mieć 19 cm. Więc jeżeli ja z panelą mam 19 cm, a dojdzie jeszcze do tego obróbka jakimś drzewem, to wygląda, że jest dziecinnie nisko. Zobaczcie. 19,5. Tu jest. 19 tego mam w normie. 19,5. No ja tu nie zwracałem bardzo uwagi. No i to jest ok. Nie zwracałem bardzo uwagi, ponieważ drewnem obrobicie i na przykład dacie grubszą OSB albo drewno wyżej. Poza tym na to też trzeba coś położyć, że nie bezpośrednio na profilu, tylko ja tutaj coś dam, żeby to się nie ślizgało. Możecie zobaczyć. Teraz będzie tak to wyglądało. Czekam tylko jak pani żona przyjdzie i potwierdzi. Specjalnie chcę od samego dołu, żeby było widać brudne panele. Piasek na panelach albo kurz to będzie wtedy sprzątać. Ale nie, od samego dołu, nawet jeżeli tam ma być jakaś panela i musi być od ściany jakiś kawałek tam, nie wiem, tego gówna plastikowego, żeby to ładnie wyglądało, to się wytnie w tym miejscu i tak pójdzie. No. I do góry, równiutko. Ja nie robię domu takiego jak wszyscy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mój dom się różni nie tak jak każdy, że o, mam poświetlenie pod schodami, pod stopniami, to on też tak zrobi. Nie, ja robię inaczej. Tym się różnię, że ja po prostu nie zgapiam od kogoś, tylko robię sam. Jak mi się podoba tak, to choćby 98% napisało, że jest hu, to ja i tak to zrobię, bo mi tak się podoba. I to jest fajne, bo dużo osób, te 2%, co mnie ogląda, powie, dobrze zrobił. Po swojemu. No. Dlatego warto coś takiego robić. Pewnie jesteście ciekawi, jak teraz świeci. Ja zrobiłem lekkie zmiany. Nie pokazywałem wam bardzo tego w dzień, bo nie miałem dzisiaj czasu. Ale poświęciłem troszeczkę dnia, żeby to ogarnąć. Plus do tego trochę domówiłem, więc... Chcecie zobaczyć? Pewnie tak, bo nic nie widać. Uwaga, włączam. To jest już oficjalne miejsce tych świateł. W taki sposób zostaną. W taki sposób zostaną już te światła. Proszę bardzo. Tu jest po stopniach od samego dołu. To co jest jeszcze ciekawe w tym, że taki kawałek odzyskałem i go sobie zapnę tu pod spodem, o tu. Tu pod spodem, żeby świeciło w stronę kuchni albo pod spód. W sensie w ziemię. Nie wiem, jeszcze się zastanowię. To dopiero na samiutkim końcu, jak już będzie tutaj wszystko ogarnięte, to dopiero wtedy, bo tak to nie będzie miało sensu, żeby to po tym chodzić. I teraz jak to wygląda, bo wczoraj była tylko przymiarka, żeby wam pokazać oświetlenie, jak wygląda, a nie, że tak będzie wyglądać. Mimo tego masa negatywnych komentarzy, że źle. No ale kochani, ja już wspominałem setki razy, że to dopóki nie będzie w stanie takim, jakim ja chcę, to będzie 100 razy przerabiane. I to właśnie jest stan
Na 99% taki, jaki już zostanie. A te wcześniejsze to były tylko, żeby zobaczyć, jak to świeci. W końcu za coś się zapłaciło i człowiek był ciekawy. A montaż to jest 3 minuty, więc było szybko. Tutaj tak samo jest po stopniach. Namęczyłem się dzisiaj dosyć mocno, bo okazuje się, że tych pasów, tu widzicie, ja go przyciąłem, puściłem oddzielne zasilanie do niego. A to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, że ich się nie dzieli. To znaczy, zamawiacie sobie, powiedzmy, potrzebne wam 3 metry, zamawiacie 3 metry. Potrzebujecie 2,70, bierzecie 2,70. Firma ich, no, możecie podzielić. Oni nie mają nic przeciwko, ale stracicie gwarancję pewnie, tak? Ja przyciąłem, podzieliłem, no ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Świeci, świeci. Czyli jednak coś tam potrafię zrobić. O to mi chodziło. Teraz możecie zobaczyć, jak jest. O. I teraz sobie tak, przykręcę delikatnie i będzie taki półzmrok w domu. O, teraz chyba lepiej widać. I o to mi chodziło. To jest już efekt na 99%. Tak zostanie. O. Jeszcze tylko trzeba będzie, jak się zrobi stopnie, ale to chyba już bez znaczenia, bo złapałem na 24 cm od stopnia, więc wydaje mi się, że jak pójdzie stopień, no to będzie idealnie. Fajnie chyba, tak? Teraz pasuje. Nawet to załamanie tak fajnie wyszło. I teraz co mi zostało na koniec dnia, bo ja wróciłem z siłowni, jest 22. Żona mnie w końcu prześwięci, bo siedzę albo tutaj, albo gdzieś załatwiam sprawy. Bądź takie trochę inne swoje potrzeby. Więc co mi zostało jeszcze dzisiaj, zanim zakończę ten dzień? Miałem zrobić szpalety, ale dzisiaj tak mi po prostu zeszło, że sobie odpuściłem. Wezmę się na to jutro. Mierzę odległość tutaj. Już zaznaczyłem oficjalnie, jak to ma być. Czyli tu jeszcze pójdzie. I tam jeszcze pójdzie. Tak. Dlatego tak już zostanie. I na tą ścianę pójdzie albo kamień dekoracyjny, albo pójdzie, będzie ściana biała. To się okaże od mojej małżonki, co ona postanowi, tak zrobię. Mi się wydaje, że teraz jest super. Możecie sobie porównać z poprzednich dni, ale tak jak mówiłem, poprzednie dni nie mówią o tym, jak to miało być, tylko pokazać wam, jakie mam światło. Jak wam się takie światło podoba, to wystarczy, że wejdziecie sobie na Google, wpiszecie Lumixen, tam macie kontakt, dzwonicie do pana Grzegorza, mówicie tak, Grzesiu, takie światło jak u Pawła, nie ma sprawy. Naprawdę, lubię tam dzwonić, bo akurat fajnie się z nimi rozmawia, firma konkretna i tak dalej. Czytałem komentarze, że ktoś twierdzi, że 70 zł z metra, że jest dużo, że można kupić taniej. Ale te światła są wodoodporne. Je możecie dać w łazience, w ziemi, na suficie, pod prysznicem, gdzie wam pasuje. One są termicznie zamknięte. To nie jest jakaś China, że dostanie trochę wilgoci i coś tam się stanie. Ja mam porównanie, bo w domu miałem... W sumie zobaczycie mój dom w którymś tam odcinku, w którym mieszkam obecnie. To mam takie wielkie koło na suficie i kupiłem LEDy. Za 5 metrów zapłaciłem w granicach 150 zł, gdzie teraz można za 30 zł kupić i wytrzymały sezon. Zadzwoniłem do firmy i mówię, że sezon wytrzymały, gwarancję 2 lata. Chłop do mnie mówi, że było na suficie. Temperatura na suficie jest największa, bo ciepło idzie do góry i LEDy się upaliły. Przykro mi, nie uwzględnimy gwarancji. Tak mi dosłownie powiedział chłop. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że takie światło można kupić za 50 czy 100 zł, powodzenia. Jeżeli ktoś porównuje jakość takiego światła, takiego oświetlenia do tego dziadostwa, co jest na AliExpress od Chińczyków, powodzenia, niech sobie kupi. Niech nakręci film, na pewno dam mu łapkę w górę. Dobra, kończymy ten dzień. Pamiętajcie, żeby wskoczyć na stronę Dom 25 tysięcy. Tam macie zdjęcia, jak ten dom po kolei się zmienia z dnia na dzień, jak powstawał. Macie projekty. Możecie skoczyć do mnie na Facebooka.
Tak samo macie tam dosyć ciekawe rzeczy. Czasami macie tam jakieś filmy, które nie publikuję, tylko wrzucam tam, bo na YouTube'a nie można, więc tam wrzucam takie różne. Zobaczcie teraz bliska, jak to wygląda. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.